Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym wydaniu przedstawimy, jak technologia wpływa na nasze życie codzienne. Według przeprowadzonej ankiety wiemy, że większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez internetu lub telefonu. A teraz łączymy się z naszą reporterką Anną Pastorałką. Witam. W dzisiejszym reportażu chciałabym zapytać przechodniów, jak technologia wpływa na ich życie codzienne. Przepraszam, czy mogłabym Pani zadać pytanie? Słucham. Jak technologia wpływa na Pani życie codzienne? Technologia ma bardzo pozytywny wpływ na moje życie. Nie muszę nosić ciężkich książek, tylko noszę urządzenie, w którym mam zapisane wszystkie najważniejsze notatki, książki i mogę oglądać na bieżąco filmy. Dzień dobry, mam do Pana pytanie. A, proszę. Jak technologia wpływa na Pańskie życie? Proszę Pani, technologia wpływa na moje życie bardzo rzadko, przynajmniej w tygodniu obejrzę telewizję, żeby dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce, czy uchodźcy już przybyli do Polski, czy jak skończę swoje wymarzone studia, będę miał swoją wymarzoną pracę. Przepraszam, czy mogłabym Panu zadać pytanie? O! Czy mogłabym Panu zadać pytanie? No dawaj. Jak technologia wpływa na Pańskie życie? Technologia ma bardzo duży wpływ na moje życie. Jeśli ma Pani Facebooka, wrzuca tam Pani zdjęcia i znajomi jej Pani lajkują, to jest Pani kimś. Załóżmy taka osoba, 0-10 lajków, no taki klasowy nieudaczny. 0 do 100 lajków, to już jednak taki klasowy lubiany. Do 100, do 200, no to już taki w szkole jakiś lider. Przepraszam, Wy to chyba życia realnego nie macie. Ciągle w tych internetach żyjecie. A Ty mi nie przerywaj, ja mam teraz swój czas na wypowiedź, Ty możesz mieć później. Za naszych czasów dzieci nie miały dostępu do takich rzeczy. Wychodziły na dwór, bawiły się. A teraz tylko te komputery. Chodziaczka, musimy coś z tym zrobić. Koniec z technologią! Więcej internetu! 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 Jak widzimy, niektórzy uważają, że technologia ma dobry wpływ na nasze życie codzienne. Jednak niektórzy uważają, że to jest złe. Więcej internetu! Dziękujemy Ci, Aniu. To już koniec naszego dzisiejszego wydania. Dobranoc Państwu.